Dobry. Dodzwoniliście się Państwo na infolinię Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trosce o wysoką jakość usług rozmowy z naszymi konsultantami są nagrywane. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na nagrywanie, prosimy o rozłączenie się i skorzystanie z informacji na stronie pfron.org.pl. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II, 13. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług, weryfikacji prawidłowego wykonania usługi oraz gromadzenia materiału dowodowego w przypadku ewentualnych skarg lub sporów. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o ochronie danych osobowych, z PFRON wciśnij 5. Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS lub KRUS oraz systemu SODIR, wybierz 1. Wpisz na klawiaturze numer NIP. Poczekaj na połączenie. Please wait, your call will continue in a moment. Infolinia PFRON, słucham. Dzień dobry, dzwonię w sprawie wniosku WND dla spółki Niżyński Management, której numer NIP podałem. Dzwoniłem już w tej sprawie tydzień temu, mnie doradzono, żebym wysłał e-maila tam z jakimś stanowiskiem, bo były pewne niejasności czy wątpliwości. Także zrobiłem to, nie przyszła żadna odpowiedź co do meritum, czyli co tam dalej trzeba zrobić, czy jakiś status wniosku, więc zaraz prosić, na kolejne maile uzupełniające, no ale dalej nie ma, prawda, jakby wyjaśnień, co z tą sprawą. Mogę prosić ten numer NIP, bo on mi się nie przeniósł, więc zweryfikuję, kto się tą sprawą zajmuje i pokieruję pana dalej. Tak. 527 281 86 39. I pana godność mogę poprosić? Piotr Niżyński. Dziękuję bardzo, już weryfikuję. 23 lutego złożyłem WND korygujący zgodnie z wezwaniem i 24 podobno w systemie kancelaryjnym jest. Już weryfikuję, jak to wygląda. Wpływ dokumentu. Bo to chodzi o korektę tej deklaracji za miesiąc styczeń, rozumiem, tak? Tak, ona 23 była złożona, mam tu kopię z pieczątką. 24 mi to znalazł pan, aczkolwiek mówił, że nie ma w tym systemie z listą WND generalnie, ale znalazł w systemie kancelaryjnym ogólnie, że dokument wpłynął. Ale to było tydzień temu w rozmowie telefonicznej, jak mówię. Rozumiem. Po prostu to już się robi bardzo stara sprawa, bo 2 lutego wystąpiłem o to dofinansowanie.
w siedzibie PFRON-u składając dokument. Zaraz będzie trzeba, prawda, kolejne WND składać, to wygodniej byłoby elektronicznie. Z tego co widzę, to 9 marca, jak była odpowiedź udzielona na te wyjaśnienia, które pan wysyłał w sprawie tego wniosku za styczeń. A tak, tak, ale to była taka odpowiedź no, nie merytoryczna w tym sensie, że ona nie wyjaśniała, co dalej z tym wnioskiem, tylko jakby to było taki garść ogólnych informacji o tym, jak się wypełnia te wnioski. Czyli nie wyjaśniło, co tam państwo chcecie, żeby zmienić. Tam była oczywiście sugestia, no ale to wyraziłem stanowisko w ogóle, że spółka nie prowadzi działalności gospodarczej, dlatego to nie są aż tak ważne sprawy, te wszystkie tam powiązania. Poza tym no formularz jakby sugeruje, że to inaczej trzeba je wyznaczyć, a no trudno wzywać do uzupełnienia braku, jeżeli formularz jest w rozporządzeniu, jeśli to na mocy prawa ma być, prawda, w takiej formie, to trudno mówić o braku formalnym, jeśli formularz sugeruje, to o co innego chodzi. Ja rozumiem, bo rozumiem, że pan korekty nie składał do tego dokumentu za styczeń, no, tylko no nie, na no chwilę bo po prostu te wyjaśnienia. Tak, no bo nie wyjaśniono jeszcze dokładnie, w jakim polu państwo chcecie korektę. Ja się domyślam, że chodzi o to pole 30, tutaj jest do wyznaczenia efektu zachęty, tak jak państwo sugerowaliście, 39 do 41 pola z WND, czyli tam stany zatrudnienia, aczkolwiek... Aczkolwiek ja Państwu wskazałem, że zgodnie z instrukcją, jeżeli strona stoi na stanowisku i taki wniosek składa, że nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu No ale przepisów to jeżeli chodzi o europejskich, to to tego nie tutaj jest wypełni. kwestia. Znaczy tutaj jeżeli chodzi o to, że jeżeli to jest spółka, czyli spółka jakby zgodnie z przepisami unijnymi sprzedaż usług prowadzi, czyli wystawia jakieś faktury, czyli w związku z tym można ustanowić tego pracodawcę jako osobę prowadzącą działalność Tak, tak. gospodarczą i wtedy... No więc to jest kwestia no, Więc dyskusyjna. wtedy powinniście Państwo na tym załączniku INFDP pozycje 46, 7 i 8 uzupełnić na tak, czyli No, ten no nie, nie, finansowanie nie, stanowi ale to pomoc. było Państwu wyjaśniane, że no nie każda spółka, która nawet jeżeli jakieś faktury wystawia sporadycznie, prawda, na przykład raz na miesiąc pojedynczemu podmiotowi wystawia fakturę, czy paragon, niekoniecznie jest przedsiębiorcą, niekoniecznie prowadzi działalność w rozumieniu europejskim, ponieważ przykładowo, podałem przykład w e-mailu, jeżeli pan ma w domu, mieszka z babcią, robi babci zakupy i pan no, w zamian dostaje 10 zł, że może wydać na chipsy, czy piwo, czy coś takiego od tej babci przy tej okazji, no to jest jakaś dla niej usługa, można powiedzieć odpłatna, żeby państwo się tak umawiacie, ale to nie jest działalność na rynku, to nie jest działalność rynkowa. Także działalność rynkowa to chociaż tak w założeniu, czy w intencji powinna być na zasadzie jeden do wielu, czyli jeden się No ale konfrontuje z rynkiem, to i który tak, jest jakby... A jeżeli z zasady pan jedną tylko osobę obsługuje, na przykład z rodziny, czy z jakiejś tam rodziny firm swoich, no to nie jest działalność gospodarcza. Znaczy wedle tutaj tych Rynkowa. Przepisów, jeżeli chodzi o dofinansowanie, to jest to prowadzenie działalności i tutaj nie zmienia to dla pana żadnego faktu, tylko tyle, że ten limit pomocy de minimis jest niższy po prostu, nie, Nie, ale jak mówię, nie, no tak. właśnie, ono nie powinien być niższy, jak mówię. Zresztą pani... Ale kwota dofinansowania i tak dla pana się nie zmienia w można takim temacie. Zresztą państwo już zatwierdzaliście wnioski WND innej spółki,
XPPL finansowanie i tam było wpisane, że nie prowadzi działalności. Była sprawa w państwa zarządzie, stanęła. Chyba wniosek o dofinansowanie za listopad bez problemu. Zatwierdzono ten wniosek, a analizował go aż państwa zarząd. Także tam było, że nie prowadzi działalności. Tutaj jest tak samo sprawa. To, że pojedynczy podmiot jest obsługiwany, to owszem, jest to świadczenie usługi, ale jak mówię, tak samo może pan wyświadczyć swojej babci usługę czy swojej matce, że pan zrobi dla niej zakupy, a ona nawet odwdzięczając się doda panu 10 zł na jakieś pana własne wydatki drobne, ale, ale to nie jest działalność na rynku, bo zgodnie z definicją Komisji Europejskiej i sądów europejskich działalność gospodarcza to musi być działalność rynkowa. Wie pan co? Proszę tylko poczekać, ja za chwilę tutaj. Także tak, to jest nasze stanowisko, która... tego, od tego akurat nie chcemy odchodzić, że i wie pan, no jest taka możliwość nawet, że spółka nie prowadzi działalności gospodarczej, bo tak samo fundacja, na przykład pan zna stronę Wikipedia na pewno w internecie, czyli to jest strona Stowarzyszenia Wikimedia Polska, no to ja myślę, że oni nie prowadzą działalności, oni prowadzą zbiórkę na swoją, że dobrowolnie można, sekundkę, że dobrowolnie można wnosić datki, oni w ten sposób się utrzymują. Natomiast tutaj nie ma jakiejś sprzedaży na bieżąco. Także też wcale nie jest powiedziane, że spółka z OO to jakąś sprzedaż prowadzi działalność. Także my deklarujemy, że nie jest prowadzona. Może się tak okazać. Proszę poczekać, ja za chwilę skontaktuję się z osobą, która udzielała państwu tej informacji i ewentualnie podam numer telefonu do tej osoby, że i wyjaśni pan tą sprawę po prostu bezpośrednio z tą osobą. Proszę chwileczkę poczekać. Już jestem, dziękuję za cierpliwość.
Skontaktowałem się z osobą, która udzielała panu tej informacji pierwszej i jest w trakcie przygotowania odpowiedzi na drugie zapytanie. Dzisiaj pan utrzyma taką informację mailową od nas. No dobrze, no tylko chciałbym poprosić, żeby to nie trwało tak długo, ponieważ no problemy są poważne z utrzymaniem tego zatrudnienia, jeżeli nie ma dofinansowania. To jest chyba oczywiste, no bo tutaj efekt zachęty też występował. Tutaj dzisiaj w koleżance... A jeszcze mam pytanie, bo w tej chwili rozmawiamy o realizacji wniosku o dofinansowanie, a on miał jeszcze rolę zgłoszeniową, czyli rejestracja pracodawcy. Państwo podobno zarejestrowaliście go, no ale nie dostaliśmy żadnego pakietu z informacją o nazwie użytkownika i haśle. To już weryfikuję, na jakim to jest etapie. Tak, podmiot został 2 marca zarejestrowany, natomiast login i hasło jest w trakcie przygotowania do wysyłki przez naszą kancelarię, więc jeszcze chwila cierpliwości, za chwilę zostanie to do Państwa dostarczone. Znaczy w tym tygodniu Państwo to wyślecie? Tak, tak, w tym tygodniu powinno być to wysłane. Listę polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Okej, no to tyle chciałem wiedzieć. Proszę tam jeszcze powtórzyć, żeby się postarali zminimalizować te opóźnienia, bo tworzy to problem po prostu Dzisiaj koleżanka wyśle odpowiedź na zapytanie. Dobrze, dziękuję.